trwa teraz kampania wewnętrzna, jest walka o przywództwo pomiędzy Alanem Smithem a Jeremym Corbynem. Jak można scharakteryzować oba obozy, które w tej chwili toczą walkę wewnątrz partii pracy? To jest bardzo trudno określić dokładnie, jakie są obozy Smitha. Więc może zaczynam od Corbyna, że on oczywiście reprezentuje lewicowe skrzydła partii pracy. On wygrał wybory na lidera partii pracy rok temu i to był bardzo taki nieoczekiwany wynik przed kampanią wyborczą wtedy, że on mógł taki wygrać, bo zawsze on reprezentował lewicę w partii pracy. Ale po tym czasu takie duże nowe ludzi przystąpili do partii, więc to jest takie duże, takie nowe zjawisko w partii pracy teraz, że takie nowe ludzi widzą Corbyna jako lidera takiej nowej polityki w Wielkiej Brytanii, na lewicę. Ale mniej więcej on reprezentuje lewicowe skrzydło partii pracy. Owen Smith jest trochę nieznany w partii pracy. Jako skala taka krajowa. Jego historia jest taka mieszana, taka bardziej taka centrowa. Kiedyś on pracował na jakąś firmę farmaceutyczną, na prywatyzacji służby zdrowia nawet. Więc to jest taka mieszana, ale teraz co on stara się robić, jest, mówi się tak, on zgadza się z Corbynem wiele spraw, większość spraw, on mówi się, on się zgadza, ale że Corbyn nie może wygrać wybory. To jest takie niewiarygodne, ludzie nie wierzą w go, że jest takie, no ja myślę taki, bo nie może taki nagle mówić, że jesteś z lewej strony, kiedy wcześniej nie było. Niestety to jest takie trochę stara polityka spin, taki brerytm w sensie, że to jest tylko style, substance, nie? To jest wszystko jak on wygląda, jak nie się co on wierzy. Ale ogólnie on reprezentuje ten ofensywę z prawej strony partii pracy wśród posłów, którzy są przeciw Corbyna. A gdy opisuje się tę rywalizację w partii pracy, wielu obserwatorów podkreśla, że jest to także konflikt pomiędzy elitą partyjną, establishmentem parlamentarnym, a dołami partyjnymi, tak. Zwykłymi członkami Labour Party. Czy to prawda? Czy to jest prawda? Tak, to jest niestety, bo te większość posłów, oni są z czasów Blaira i Browna i wtedy to była mała demokracja w partii. To był bardzo taki top-down w tej partii. I oni reprezentują tych czasów. I oni nie akceptują to, że były te duże zmiany w partii pracy, co to było z dołu. I teraz nie pamiętam dokładnie ile, ale od czasu, że Corbyn wygrał te wybory, to jest coś, 300 tysięcy ludzi przystąpiło do partii pracy. To jest największa partia lewicowa w całej Europie teraz. Więc dużo nowych ludzi przystąpiło do partii i ten cały taki struktur establishment w partii, szczególnie te grupy posłów, oni są konflikt z nimi, bo te nowe członkowie partii, większość ich popierają Corbyna i oni chcą, że ten zwrot wlewał przez Corbyn. Ten atak na Corbyna, aż podważenie jego przywództwa nastąpił też po referendum, w którym zadecydowano o Brexicie. Dlaczego elity Partii Pracy właśnie wybrały ten moment? Czy faktycznie Corbyn jest współodpowiedzialny za Brexit? Oni mówią to takie. To jest fakt. Ja myślę, że oni myślą, że to była okazja. Po Brexicie, po tym referendum był kompletny chaos, nie? Cała kwestia polityczna była niespodziewana. I oni myśleli, że wtedy jest okazja dla nich. W referendum stanowisko Corbyn było za pozostaniem w Unii Europejskiej, ale krytykował Unię Europejską. No to nie był taki, że tylko mówi tak, Unia Europejska jest świetna, on zrobił kampanię
tylko wokół Unii Europejskiej. Mówi się, że są takie części Unii Europejskiej, co nie lubi się, on jest taki liberalny czasami i tak dalej. Ale jest lepszy, że zostajemy w Unii Europejskiej. Te prawe skrzydło partii mówiły, że on był odpowiedzialny za tego, takie części, że nie mobilizował elektorat Labour Party, dlaczego musi być referendum. Ale też nie był prawdy, bo sondaże pokaże, że około 70% elektoratu Labour Party głosowało za pozostaniem w Unii. Więc on to był sukces na przykład, że wyborcy Labour Party głosowało za pozostaniem w Unii. Ale oczywiście jest też część elektoratu Labour Party, co jest za wyjściem. I stanowisko Corbyn, że musimy taki połączyć, taki nie może być rozłam w partii pracy między nimi, którzy zaprzeciwi za pozostaniem. Więc ja nie się zgadzam z tym stanowiskiem, ale to jest on, co niektórzy mówią tak. Ale ja myślę, że oni wiedzieli, że to był okazja. To był moment, kiedy może Corbyn jest słabo po referendum, więc to jest ten okazja taki iść na ofensywę. Mhm. A czy ewentualne ponowne zwycięstwo Corbina, które jest prawdopodobne, że on potwierdzi swój mandat przewodniczącego, czy to może spowodować rozłam w partii pracy, tak jak miało to miejsce kilka dekad temu, czy też partia się zjednoczy wokół Corbina? Ja mam nadzieję, że druga opcja będzie. No, mamy to jest drugi wybory wewnętrzny w partii pracy przez ostatni rok. Partia konserwatywna, ten rząd jest w kryzysie, bo te negocjacje będzie bardzo trudne, bardzo ciężko. I to jest moment, gdzie lewicy w partii pracy i te partie pracy powinny zjednoczyć. Ktokolwiek wygra, jeśli będzie Smith, jeśli będzie Corbyn, wszystko wygląda jak Corbyn wygra, że musi być zjednoczony wtedy, tak? I przeciw partii konserwatywne. I przygotować na wybory, co prawdopodobnie będzie w roku 2020. Może być wcześniej, wszystko jest możliwe teraz. Jeśli te posłowie można wtedy takie akceptować, to ja nie wiem. Ja myślę, że będzie dużo posłów, którzy myślą, no dobrze, teraz mamy co mamy. Może wolałoby mnie Corbyn, ale tak mamy, więc musimy zjednoczyć. Część tych będzie myśleć nawet o swojej przyszłości, nie? Że jest lepszy teraz, że zjednoczymy, żeby ja będę posłem w przyszłości. Ale też jest grupę, nie wiem ile, zobaczymy, którzy są ideologicznie przeciw Corbynowi i oni będą walczyć, myśleć dalej. Może będzie moment, kiedy jest spokojnie, ale wtedy oni wracają do tego. Niestety. Ale mam nadzieję, że Corbyn będzie taki silny, że on będzie miał mandat, że większość partii może zjednoczyć. Ale niektórzy, ja słyszę głosy, że będzie możliwe, że będzie rozłam w partii, ale wiemy jak to było. No. Wiemy jak kiedy był rozłam w partii pracy w latach 80., to znaczyło, że oni nie wygrali wybory przez 10-15 lat. Więc to byłby bardzo, bardzo, bardzo złe sytuacje.